Cześć, nazywam się Jan Piątkiewicz i witam Was po raz kolejny na kanale YouTube dobryrowery.pl. Zapraszam Was dzisiaj na kolejny filmik. Dzisiaj w piątkowy wieczór porozmawiamy nieco o kołach rowerowych. Do tego tematu natchnął mnie i zainspirował jeden z komentarzy, który ostatnio się pojawił przy okazji recenzji jednego z rowerów. Mianowicie porozmawiamy dzisiaj o kołach systemowych. Powiem Wam, czym są koła systemowe w rowerach, czym różnią się od kół składanych, jakie są ich plusy, jakie minusy i które rozwiązanie, kiedy lepiej wybrać. Zasadniczo kupując rower z dość niskiej półki cenowej, przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że koła są składane z mniej lub bardziej przypadkowych elementów. Jeżeli mówimy o rowerach naprawdę za niską cenę, mamy tam zwykle piastę, która jest jeszcze rozpoznawalnego producenta, mniej lub bardziej przypadkowe szprychy, a do tego obręcz, która bardzo często w tanich rowerach jest po prostu pokryta logo producenta roweru i tak naprawdę nie ma sposobu na ustalenie, z jakiej fabryki pochodzi. Zresztą najczęściej jest to jakiś dalekowschodni, azjatycki producent bez większego znaczenia dla ustalenia jakichś konkretnych cech czy właściwości danej obręczy. W rowerach troszeczkę droższych pojawiają nam się bardziej markowe komponenty, natomiast koła dalej są mniej lub bardziej przypadkowo składane. Pojawiają się lepsze piasty, lepsze szprychy, lepsze, lżejsze i bardziej wytrzymałe obręcze, ale to dalej są koła, które są składane po prostu z ogólnodostępnych na rynku komponentów. Koła systemowe jako takie, które pojawiają nam się w rowerach sporo droższych, takich rowerach myślę, że od 7 tysięcy złotych, 8, myślę, że już można powoli mówić o kołach systemowych, zwłaszcza w rowerach szosowych. W przypadku rowerów MTB takie koła pojawiają się jeszcze przy wyższym pułapie cenowym. Koła systemowe są to koła, które od początku do końca są projektowane i produkowane jako jeden finalny produkt, czyli wszystkie rozwiązania od piasty poprzez szprychy i obręcz są na tyle unikalne, że mają służyć konkretnemu celowi, czyli dane koło zostało stworzone na przykład do jazdy na czas na rowerze szosowym, w związku z czym jest ono projektowane tak, aby było jak najlżejsze, miało jak najniższe opory aerodynamiczne, a przy tym wszystkim, żeby było maksymalnie sztywne. W przypadku kół enduro mają być one lekkie, ale przy tym wszystkim mają być na przykład bardzo wytrzymałe. Koła cross country muszą być lekkie, też muszą być wytrzymałe, ale oczywiście nie są projektowane na aż tak ekstremalne obciążenia jak koła enduro. Producentów kół systemowych na rynku jest bardzo dużo. Tacy bardziej rozpoznawani to z pewnością Mavic, DT Swiss, w przypadku kół szosowych na przykład Falcrum. Producentów jest naprawdę bardzo dużo. Przecież są też takie firmy jak Campagnolo, Easton, Reynolds. Koła szosowe, koła generalnie systemowe produkuje również wielu producentów rowerów. Na przykład Specialized ma swoją własną markę Roval, produkującą koła. Fuji ma własną markę Oval, która również generalnie produkuje koła i tak by długo wymieniać, łącznie z tymi największymi potentatami na rynku, bo koła systemowe produkuje też przecież Shimano i SRAM. Jakie są największe plusy kół systemowych? Przede wszystkim to, że bardzo łatwo takie koła po pierwsze kupić, po drugie dobrać je do konkretnego zastosowania. Koła systemowe są na rynku cały czas dostępne, są praktycznie w ciągłej sprzedaży u dystrybutorów, u producentów, w związku z czym, jeżeli tylko wiemy, czego poszukujemy, czyli na przykład chcemy kupić konkretnie koła do cross country, szybkie koła do maratonów albo koła do roweru szosowego do ścigania się, to mniej więcej wiemy, czego szukamy. Z oferty danego producenta wybieramy pewną grupę propozycji i wybieramy taką, która pasuje do naszego pułapu cenowego. Mamy jasno powiedziane wszystkie interesujące nas rzeczy, czyli w przypadku kół systemowych producent zawsze poinformuje nas po pierwsze o ich wadze, po drugie o tym, do czego mają służyć, a po trzecie generalnie producenci kół systemowych informują nas o tym, do jakiego limitu wagowego użytkownika dane koło zostało stworzone. W przypadku kół takich bardziej ogólnych, szosowych, treningowych, czy kół enduro, one zwykle produkowane są do powiedzmy 100-110 kg. To jest taki najczęstszy limit, który producenci kół dają. W przypadku kół bardziej wyspecjalizowanych, na przykład kół do ścigania się, te limity najczęściej zamykają się w 90 kg. Natomiast w przypadku takich kół stricte dla zawodników, bardzo lekkich kół cross country na karbonowych obręczach, bardzo lekkich kół szosowych, te limity mogą oscylować nawet w granicach 80 kg i producenci mogą wręcz zaznaczać, że powyżej tej wagi nie będą dawali na takie koło gwarancji. Dlatego wcale nie jest tak, że koła systemowe to zawsze jest ograniczenie do jakiejś wagi nie dla normalnego człowieka. Wcale tak nie jest, trzeba tylko po prostu patrzeć, do jakiej konkretnej wagi jest dany model koła, bo te limity wagowe dla różnych kół są różne. Tak jak wspomniałem, tego typu koła są projektowane i produkowane pod kątem konkretnych wymagań, czyli mają być albo super lekkie i aerodynamiczne, albo na przykład ultra wytrzymałe i w związku z tym pewne ich cechy są unikatowe, czyli na przykład połączenia szprychy z piastą,
profile szprych są projektowane dokładnie tak, aby spełniać te wymagania, czyli są albo na przykład aerodynamiczne, albo lepiej pomagają te wszystkie naprężenia rozkładać. W związku z tym to są często elementy unikatowe. To jest pierwsza tak naprawdę wada kół systemowych, polegająca na tym, że jeżeli coś się zepsuje, na przykład pęknie nam szprycha, jest to spowodowane nie wadą produktu, która obliguje nas do skorzystania z gwarancji, tylko po prostu jakąś usterką losową, eksploatacyjną, to niestety najczęściej jesteśmy skazani na szukanie komponentów oryginalnych. Jest to kwestia zwykle dość droga. Na przykład takie szprychy do kół Falcrum potrafią kosztować po kilkanaście albo kilkadziesiąt złotych za szprychę, podczas gdy generalnie zwykłe szprychy, jak przywykliśmy, kosztują między złotówką a 2 złote, a nawet jeszcze mniej. Po drugie, niektórzy producenci wymagają tego, aby wszelkich napraw i ingerencji serwisowych w koła dokonywać tylko w autoryzowanych serwisach. Na przykład w Mavicu znana jest historia związana z tym, że nyple mają nietypowy kształt i potrzeba do nich specjalnych kluczy, dlatego najczęściej wymiana szprych w kołach Mavica polega na odesłaniu kół do serwisu. Z tym wszystkim też wiąże się oczywiście pewien plus, bo kupując gotowe koło jako gotowy produkt, mamy pewną łatwość w egzekwowaniu wszelkich naszych praw gwarancyjnych, bo to nie jest tak jak w kole składanym, gdzie generalnie pękła szprycha albo pękła obręcz, reklamujemy tą obręcz, a producent mówi nam, że w tym kole była użyta niewłaściwa szprycha i to jest nasza wina. Jeżeli coś się stanie w kole systemowym, to najczęściej mamy pewną możliwość ustalenia tego, dlaczego tak się stało. Przede wszystkim pokazania producentowi, że konkretny produkt jeżdżony zgodnie z wymaganiami, z taką wagą rowerzysty, jak powinna być, uległ uszkodzeniu w sposób, który raczej nie nasuwa podejrzeń o usterkę mechaniczną, tylko jest to typowe uszkodzenie związane z, generalnie z wykonaniem danego produktu. Dodatkowo, jeżeli chodzi o koła systemowe, często jest różne koła mają, zwłaszcza różne piasty, bazują na różnego rodzaju łożyskach. Najczęściej w kołach systemowych spotkamy się z łożyskami maszynowymi, często o dość unikatowych średnicach. Dlatego często jest też tak, że jeżeli nie uda nam się dobrać łożysk na wymianę, na przykład w sklepie z łożyskami, to musimy również bazować na oryginalnych komponentach producenta danych kół i to są często komponenty nieco droższe. Zdecydowanie kupując rower, w którym znalazły się koła systemowe, możemy to potraktować jako atut danego roweru. W takim przypadku mamy po prostu gwarancję, że przynajmniej na pewnym poziomie cenowym te koła będą się naprawdę dobrze kręciły, będą wytrzymałe i będą spełniały założenia, które generalnie ten rower ma spełniać. Czyli jeżeli producent nie popełnił jakiegoś rażącego błędu i na przykład nie wsadził obręczy cross country do roweru enduro, to zwykle są to produkty, które mają spełniać dokładnie takie wymagania, jakie ma spełniać rower, więc zwłaszcza dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę ze składaniem rowerów i generalnie z kolarstwem na poważnie, dobór kół funkcjonalnych jest to gwarancja tego, że przez ładnych kilka sezonów będą mieli świetnie kręcące się koła, które generalnie spełniają wszystkie wymagania, które dana dyscyplina sportu powinna spełniać. Oczywiście, jeżeli dysponujemy pewnym poziomem doświadczenia, możemy pokusić się o składanie kół na własną rękę i zapewniam Was, że można na własną rękę złożyć koła lżejsze, a nawet bardziej wytrzymałe niż koła systemowe w podobnych pieniądzach, natomiast wymaga to bardzo, bardzo dużego doświadczenia. Podobnie ostatnio coraz popularniejsze staje się składanie kół z komponentów na przykład karbonowych obręczy pochodzących z Chin. I to również nie jest droga, która jest jakaś straszna i która jest jakimś grzechem moim zdaniem, bo uważam, że w Chinach produkuje się mnóstwo znakomitego sprzętu. Nie mówię tylko i wyłącznie o tych produktach markowych, bo przecież dobrze wiemy, że większość producentów produkuje w Chinach. Mówię również o małych, mniej znanych chińskich manufakturach, które produkują naprawdę świetnej jakości produkty. Natomiast jeżeli przyszło Wam do głowy kiedyś skorzystać z takiej opcji jak składanie kół na komponentach z Chin, to pamiętajcie o tym, żeby kupować rzeczy firm chińskich, ale takich, które nie udają, że są czymś innym, czyli unikajmy za wszelką cenę podróbek. Kupujmy nawet marki chińskie albo nawet marki no name, ale takie, o których już ktoś się w internecie pozytywnie wypowiedział i takie, które po prostu są pod egidą danego producenta, nie są po prostu podróbką dużej, znanej firmy, bo to się skończy jakąś bez wątpienia katastrofą. Do tematu kół rowerowych jeszcze będziemy z pewnością wracali. Jeżeli ten film Wam się podobał, jeżeli rozszerzył Waszą wiedzę o jakieś zagadnienie, którego dotychczas nie znaliście, mam nadzieję, że udostępnicie ten filmik dalej, dawajcie lajki. Zachęcam również do subskrypcji naszego kanału oraz oczywiście odwiedzenia naszego Facebooka Dobre Rowery. Wyszukajcie na Instagramie również nasz profil, tak samo nazywa się Dobre Rowery. I śledźcie również moje treningi na Strawie. Wszystkie linki znajdują się w podpisie do tego filmiku. Odwiedźcie nas, śledźcie, subskrybujcie, lajkujcie, bo dużo ciekawego będzie się u nas cały czas działo.